z mojego balkonu, co oznacza, że jest bardzo okropny żar, a ja nagrywam o 6 rano. Zapraszam Was na dynko. Kochani, przechodzimy szybko. Staram się zdążyć przed upałem. W tej chwili są 23 stopnie. Myślę, że dzisiaj będzie znów 37 w cieniu, ale zobaczymy. Nie przesądzajmy. Przechodzimy szybko do dynka. To jest krem pod prysznic, żel pod prysznic z firmy Knajp, którą ja bardzo, bardzo lubię. Ona jest o zapachu, to jest zimowa edycja Winterpflege kapu, nie wiem przeczytać, kupanaku, nus i wanilię. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za orzeszek, ale w każdym razie było bardzo miłe, bardzo przyjemne. Miałam ważne, że tak otula mnie coś takiego mięciutkiego, takiego mlecznego i pięknie, pięknie do tego pachniało, więc bardzo Wam polecam firmę Knajp. Ja bardzo lubię tą firmę i testuję wszystkie po kolei produkty, które się pokazują. Polecam Wam, może jeszcze gdzieś w niemieckich sklepach dostaniecie. I w ogóle jestem ciekawa, czy ktoś widział te produkty w Polsce, więc dajcie mi znać, bo są bardzo dobre. Troszkę są drogie, ponad 3,25 € za 200 ml, ale uważam, że warto, ponieważ ten żel się pięknie rozprowadza i jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Kolejna rzecz, którą kupiłam, pozwólcie, że otworzę, jeszcze pięknie pachnie. Kupiłam ją w sklepie Real, to jest taka duża sieć takich ogromnych, ogromnych sklepów i tam są różne takie ciekawostki i to jest też żel pod prysznic. Dresdener Essence, sporo produktów jest z tej firmy, przeważnie są też sole do kąpieli, także Wam polecam, z tego względu, że to mydełko o zapachu piwoni, pfinks, rozę i olej żarzoba, pfinks, rozę bardzo długo utrzymuje się zapach, bardzo jest przyjemne. Ja miałam pierwszy raz produkt z tej firmy, ale na pewno sobie kupię, bo byłam już w Realu i widziałam, że są nowe, już mi się oczy świeciły, ale postanowiłam nie, bo mam jeszcze zapas i nie będę kupowała. Więc muszę najpierw zużyć wszystkie rzeczy, a potem po prostu pójdę poszaleć i kupię chyba wszystkie zapachy i różne produkty. Dobrze. Tą rzecz to jest szampon z firmy Utekram. Czytam tak powoli, żebym przeczytała dokładnie Utekram. I to jest, wydaje mi się, duńska, tak. Wyprodukowano w Danii. Utekram. I ten szampon ja dostałam w którymś pudełeczku. Albo w Luxury Box, albo w Brigitte, nie wiem kochani, wybaczcie mi, nie pamiętam, ale możecie cofnąć się do moich filmów, Wam tu gdzieś podlinkuję, możecie zobaczyć, jak otwieram te pudełeczka. Szczerze Wam powiem, widziałam na jakimś kanale film o tych produktach, że są dobre, są ekologiczne, że są fajne. Powiem Wam szczerze, że tak, nie pienił się, w każdym razie nie za pierwszym razem. Miałam wrażenie, że nałożyłam ten szampon i po prostu on został w tym miejscu, gdzie on był. Nie mogłam go rozprowadzić. Za drugim razem tak jakby już lepiej szło to rozprowadzenie, bo tak przeważnie zdarza się w każdym szamponie. Natomiast ja mam takie wrażenie, że no właśnie, nie umiem się wysłowić. Myślę, że moje odczucie samo mówi za siebie, że właściwie nie wiadomo jest opinie, nie wiadomo co powiedzieć, nie jestem zadowolona. Nordische Beeren, czyli to są owoce leśne, wiem, może mieliście produkty z tej firmy. To są niby produkty biologiczne, naturalne, wegańskie, nietestowane na zwierzętach, 250 ml, ale powiem Wam szczerze, że gdybym miała kupić to jeszcze raz, to bardzo bym się mocno zastanowiła, bo po prostu nie to, że nie było nieprzyjemne, ale nie było przyjemne. Są szampony, które ja nakładam po prostu, o jakie fajne, jakie miłe, być może są wtedy w takich jakieś produkty specjalne, takie chemiczne, ale ja chciałabym po prostu na głowie mieć miłe uczucie. Dobrze. Żel pod prysznic, fa, bo był taki moment, kiedy skończyły mi się po prostu żele i nagle nie miałam się w czym po prostu umyć i biegłam szybko, żeby coś kupić. Ja lubię to fa, to jest z aloe vera. I ja używam też do tych pojemniczków, gdzie mam mydełko do rąk. Mam w łazience na umywalce i mam też w kuchni. Ono kosztuje, nie wiem, chyba 75 centów, więc ja sobie tam po prostu wlewam
i traktuję to też jako dobre mydło, mydło do rąk. Moje dzieci lubią, są przyzwyczajone, bardzo fajne, ale to znacie i to Wam polecam. Fa jest jednak dosyć dobrą firmą. Teraz mam dla Was Organic Rice Milk Sherry Blossom z firmy Rituals. To był peeling do twarzy. Pięknie pachnący, cudowny produkt Rituals. Też bardzo lubię, są drogie. Peeling był bardzo delikatny, używałam go tylko do twarzy. Oszczędzałam go, muszę powiedzieć, używałam inne do całego ciała, ten natomiast używałam do twarzy, bardzo delikatny i z pewnością sobie kupię na święta, sobie zrobię na urodzinie jakiś prezent. Bardzo fajny, bardzo Wam polecam, Rituals jest przepyszny, powiedziałabym, przepyszny, po prostu ma się ochotę zjeść te produkty, pachną cudownie i jeszcze raz sobie powącham. Mam nadzieję, że wybaczycie. Tak, polecam zdecydowanie. Następny produkt. Następny produkt, który właściwie jest pełen, ale go wyrzucamy, ponieważ stoi u nas od 2 lat. Moje dziecko wybierało się do Hiszpanii i szukaliśmy produktu do pielęgnacji ciała po opalaniu. I to jest produkt z Alverde, z DM-u, dla mężczyzn. To był lotion do ciała, 4 w jednym, ale stał już u nas 2 lata. Moje dziecko zapomina się kremować. Bardzo pięknie, tak odświeżająco. Troszeczkę jakby pinia, jakby eukaliptus, ale baliśmy się, że będzie stare, a skóra, która jest mocno opalona, powinna być jakiś nowy produkt, a nie produkt, który ma podejrzaną datę ważności, więc po prostu go odenkujemy, ale ja zdecydowanie polecam te produkty w DM-ie, bo są bardzo fajne i przystępna cena, niestety nie wiem, wiem jaka. Teraz kochani, muszę zdenkować coś, przepraszam, bo stało u mnie bardzo długo, na szafce w łazience. Przepraszam. Robiłam kurzu. Sany. Woda perfumowana dla kobiet, którą kupiłam rok temu w Aldi. Była niedroga, chyba 4,99. Wyrzucam to świństwo, które okropnie śmierdzi. Wydawało mi się, że to jest coś ładnego. Czekajcie. Że coś ładnego, że taki cytrusowy, piękny zapach. Zgnilizna. Po prostu coś okropnego. Nie wszystkie rzeczy w Aldi są fajne. Jest taka seria One for Hair, One for All. I to są fajne produkty, ale tej absolutnie nie polecam. Były jeszcze zielone i takie różowe, ale nie pamiętam ich nazw i nie polecam tego. Nie kupujcie tego, świństwo. Okropne. Dobrze, jeszcze mam 3 produkty, bo będę robiła tylko 10 produktów. Tak, 10 produktów. 10 produktów będę robiła w każdym ręku, bo mam sporo, zbierało mi się. I film byłby za długi. Kredka do oczu Max Factor. Tękujemy ją, ponieważ jest stara, wysuszona. A poza tym ona jest sucha. Jest sucha, ja nie lubię produktów suchych i muszę sobie mocno, mocno tak naciskać tutaj przy tej powiece. Nie ściera się. Myślę, że produkt po prostu się zwyczajnie przeterminował. To była też taka fajna gąbeczka do rozcierania, ale starych produktów nie używam, nie robimy sobie krzywdy, tylko dlatego, że szkoda nam tego wyrzucić. Była fajna, jak była nowa, wyrzucamy, bo jest stara. Dobrze, i 2 ostatnie produkty. To wyciągnęłam ostatnio z mojej torebki, gdzie chodzę do fitness studia, na siłownię. Po niemiecku siłownia to jest fitness studio. Yves Rocher, nie widać, Yves Rocher. To jest woda perfumowa, woda toaletowa o smaku lawendy, zapachu lawendy, pomarańczy. Petit Grand, nie wiem co to jest, może ktoś mi przetłumaczy. Petit Grand i Rocher, 20 ml. One kosztowały 3,95, ja pamiętam, bo wtedy kupiłam 2 albo 3 i używałam sobie tej wody właśnie na siłowni po treningu. Skończyła się niestety, ale na razie nie będę kupować, bo mam mnóstwo takich małych różnych buteleczek i muszę sobie zużyć, ale polecam. Lawenda, kwiaty pomarańczy i coś jeszcze, jakieś ziółko prawdopodobnie. I bardzo fajny krem, ostatni produkt, wycieram tak, przepraszam, bo leżało jakiś czas po prostu w łazience, a my tam mamy Luftanlage, czyli mamy taki wyciąg, który wyciąga nam po prostu powietrze, bo na 8. piętrze musi to być, musi być ta cyrkulacja powietrza i cały kurz z mieszkania wciąga nam po prostu do łazienki, tam się wszystko potwornie kurzy i trzeba bez przerwy sprzątać. A to stało jakiś czas, więc się mi ukurzyło. Eniu. Ultimate Day. Eniu.
Ultimate Day. Krem na dzień. Bardzo był fajny. Bardzo był przyjemny. Troszkę ma dziwny zapach. Coś jest w nim takiego, że kiedy przez przypadek dostanie Wam się do ust, po prostu szczypie, jest nieprzyjemny. Natomiast na twarzy ja nie miałam żadnych problemów. Niektóre osoby się skarżą na ten produkt, że wysusza, że podrażnia. Mnie się wydawało całe życie, że ja mam delikatną skórę, bo od czasu do czasu miałam gdzieś jakieś wypryski, że coś się działo. Okazuje się, że mam skórę normalną i z tendencją do przesuszania jesienią i zimą, ale to jest spowodowane tym, że za mało pijemy wody, czystej wody. I te produkty, które ja wypróbowuję, po prostu nie działają na mnie jakoś tak negatywnie. Bardzo fajny, to jest przeciwzmarszczkowy Multi Performance Krem. Krem na dzień SPF 25. Kompleksowa, nawet po polsku, kompleksowa pielęgnacja. I to właśnie dla skóry był dojrzałej. Bardzo mi się podoba. Wiem, że są jeszcze te new, różne kremy właśnie do skóry takiej, takiej starszej, bo jak wiecie, jestem już po 40. Może nie wiecie, więc Wam mówię. Po 40, prawie w połowie. Między 40 i 50, więc zaczynam używać takie właśnie kremy. Ten polecam. Wiem, że widziałam w katalogu, Avon ma różne jeszcze inne też kremy przeciwzmarszczkowe dla skóry takiej właśnie dojrzałej i będę sobie próbowała. W każdym razie był bardzo przyjemny i polecam dla skóry normalnej, leciutko się przesuszającej, polecam, bo jest świetny. Tak może niedobrze widać właśnie te napisy, bo pudełeczko jest przezroczyste. Jeszcze mam krem na noc, który staram się zużyć i jest taki fajny, tłusty, taki może troszeczkę cięższy, ale powiem Wam, że użyłam go nawet na dzień, bo jest bardzo przyjemny dla mojej skóry i właśnie to uczucie takiego napięcia, ja nie mam tego napięcia, niektóre takie właśnie kremy przeciwzmarszczkowe właśnie napinają skórę, ja tego nie znoszę. Yves Rocher ma taką, tą czerwoną serię, która napina i ja nie mogę, bo mam wrażenie, że wszystkie te moje tutaj mimiczne zmarszczki są za mocno napięte, a nie wiem, czy to jest tak dobrze, żeby tą skórę napinać. Wolę ją dobrze odżywić i fajnie ją natłuścić czymś takim przyzwoitym, więc to Wam serdecznie polecam. I nie lubię właśnie tych napinających kremów, to chciałam powiedzieć na koniec. Dobrze, kochani, skończyłam to wszystko w tym dęku. Zapraszam na kolejne. Bądźcie mili, bądźcie zdrowi. Pozdrawiam Was serdecznie. Dbajcie o siebie, bo są upały. I życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa.